akcja tego dowcipu dzieje się w konferencji prasowej, jakie się dzieją przed wyborami prezydenckimi. Tak, teraz niedługo jakoś będzie to, bo to jest w maju. Ale oczywiście ta historia jest zmyślona. Zawsze wiecie dlaczego. I przeprowadzony jest właśnie wywiad z koniem, który zgłosił się jako kandydata na prezydenta Polski. I jeden z dziennikarzy, tam oczywiście wiecie jak to wygląda, że jest multum mikrofonów podsuwanych pod twarz. I jeden z dziennikarzy pyta się: panie koniu, dlaczego się pan zdecydował brać udział w wyborach na prezydenta Polski? Na co koń odpowiada? Jak pan dobrze wie, społeczność koni w Polsce jest bardzo dyskryminowana. Trzeba z tym skończyć. Na co jeden z dziennikarzy się wyrywa i: no dobrze, dobrze. Jakiego pan wyniku się spodziewa? Na co koń mówi: no proszę pana, 30% w pierwszej turze. I się pyta jeden z dziennikarzy: no ale kto według pana będzie głosować na konia? Dlaczego ludzie mieliby głosować na konia? Na co koń mówi: dzieci. Dzieci będą głosować na konia. Dzieci lubią konie. Na co jeden z dziennikarzy: ale przecież dzieci nie mogą głosować. No wiecie, głosowanie jest od 18 lat. Na co koń mówi: mają. Na co wszyscy dziennikarze: nie mają. Na co koń mówi: mają. Na co dziennikarze mówią: nie mają, panie koniu, halo. A i później znowu: mają. Dziennikarze: nie mają. Tak się oczywiście to powtarza. I w końcu dziennikarze ustępują. No dobrze. Więc gdyby dzieci nie miały prawa głosowania, to jaki byłby wynik tego głosowania w pierwszej turze? Koń się zastanawia i mówi: mają. Tyle.